Nasz panel dotyczy pewnego modelu organizacji pozarządowych, który udało mi się, czy miałem okazję dzięki właśnie bytności fundacji obserwować, analizować i pokazywać. Pokażemy organizacje, które według mnie w jakimś sensie w takim modelu działają. Będziecie wy mogli zobaczyć, czy te działania pasują do tego modelu, czy nie. Te osoby z tych organizacji, które będą o tych organizacjach opowiadać, też będą mogły się odnieść do różnych koncepcji. Myślę, że damy szansę na dyskusję, bo dyskusja chociażby z pierwszym panelem wiele tez będzie sprzecznych, czy jak gdyby dyskusyjnych i warto będzie je podjąć, więc damy też szansę osobom, które są na sali, żeby się do tego odnieśli. A zaczniemy, tak jak część dzisiejszych paneli, od filmu. Filmu między innymi dlatego, że FRSO podjęło taki wysiłek przekładania swojej działalności również na formę filmową. Warto zapoznać się z tymi możliwościami, które oferuje FRSO w tej chwili. Więc zobaczymy fragmencik ponadgodzinnego filmu, który ma nas prowadzić do tej dyskusji. Potem będę zapraszał panelistów i będziemy rozmawiać. Jesteśmy na Cegielni, to jest takie jeziorko w zasadzie, takie bajorko pod Gliwicami. Jak sama nazwa wskazuje, Cegielnia, staw po byłej Cegielni, gdzie była wydobywana glina na produkcję cegieł, która tutaj Cegielnia się obok znajduje. Jesteśmy tutaj dlatego, że w tym miejscu właśnie złamałem kręgosłup w 2005 roku i od tego mojego nieszczęśliwego skoku zaczęła się historia tak naprawdę całej naprzód, bo ten pierwszy koncert, no, pamiętam go jako takie zdarzenie, które początek miało w knajpie w zasadzie. Spotkaliśmy się grupą chyba 3-4 kolegów. W zasadzie to było takie grono chyba początkowe, które powiedziało, że trzeba marnemu pomóc, a w jaki sposób możemy to zrobić? No w zasadzie znaliśmy się trochę w tym czasie na knajpach i na muzyce, więc połączyliśmy chyba te dwa czynniki w taką jedną całość i zorganizowaliśmy koncert. Wszystko było takie wtedy w zasadzie szybkie. Było to też takie mocno działające w zasadzie na kompetencjach, które każdy gdzieś tam miał. Jeden znał się na grafice, to zrobił plakat, drugi znał się na muzyce, to zaprosił jakieś zespoły. Trzeci korespondował z artystami ze sceny ogólnopolskiej i zbierał gadżety na licytację, jakieś książki, płyty z podpisami. Znajomi mieli knajpę, w której można było to wszystko zrobić. No i to w zasadzie poza tą społecznością naszą towarzyską, która tam się spotkała, czyli to była grupa w zasadzie naszych kumpli ze studiów, ze szkoły, zebrało się też kilka osób w ogóle z całej Polski, bo przyjechali znajomi z Krakowa, z Wrocławia. No i bawiliśmy się, pamiętam, całą noc. No i efekt też był jakiś tego, bo zebraliśmy te kilka tysięcy złotych, które pozwoliły jakieś te pierwsze potrzeby wtedy zaspokoić. Fajna akcja, taka bardzo spontaniczna. Ja myślę, że w wielu przypadkach wielu osób związanych z całą naprzód to jest chęć pokazania takiego właśnie gestu Kozakiewicza, tej systemowej pomocy, która funkcjonuje i czegoś takiego, że można zrobić to samemu, oddolnie i że właśnie my to weźmiemy i zrobimy, nie? I to jest fajna motywacja. Ja bym jeszcze dodał do tego wszystkiego, że cała naprzód poza tymi właśnie formalnymi kwestiami i tym biurem i tą całą logistyką już gdzieś tam ogarniętą, to jest coś takiego, co, no, żeby to jakoś sekciarsko nie zabrzmiało, ale co daje tożsamość zarówno tym ludziom, którzy pomagają i tym ludziom, którzy tą pomoc odbierają. I ta tożsamość jest nieco inna niż właśnie w takich wielkich organizacjach, które masowo pomagają wszystkim, bo tam jesteś jednak jakoś zunifikowany zarówno jako odbiorca, jak i ten pomagający. A tutaj no dostajesz taki jakiś element też do własnej osobowości, będąc, nie, członkiem tego wszystkiego. Tak, dużo spontanicznych akcji, dużo się dzieje przez przypadek, dużo gdzieś jakichś takich właśnie kontrahentów mamy z przypadku, a zostają z nami, bo przychodzą, widzą, że
kurczę, tutaj jest fajnie, jest ciepło, jest serdecznie, są emocje, jest przyjaźń i przede wszystkim jest pomoc i zostają. Bo ta nomenklatura w ogóle tworzy taki fajny kontakt, bo my tutaj mówimy o zarządach, beneficjentach, kontrahentach i stosujemy taki język, a tak naprawdę gdyby ktoś się przyjrzał temu mięsu tej organizacji, to tak naprawdę kompletnie nie pasuje do tego. No posługujemy się tym, bo tak trzeba, natomiast no generalnie wolelibyśmy o tym mówić nasi ludzie na przykład, nie? Zróbmy hałas! Marian oraz wujek Czesiek, Zygmunt i niewiórka na drzewie. Wszyscy bardzo chcą pomagać dzisiaj, już z daleka hałas miasta słychać. Ludzie, ludzie, mówię wam, wy wspomóżcie ten charytatywny plan. I do innych też napiszcie, niech usłyszą i wy też usłyszcie. Hałas miasta, hałas miasta. Cała Naprzód to załoga ludzi z ogromnym dystansem do rzeczywistości i do samych siebie, która lubi łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli dobrze się bawić, jednocześnie pomagając innym. Ci inni to osoby niepełnosprawne, nasi przyjaciele, po części członkowie. Staramy się tworzyć taką zwartą społeczność, która po prostu w ten sposób organizuje sobie życie. Jeżeli podzielasz takie podejście do świata, to zapraszamy do nas. Wspierajcie nas, bądźcie naszymi członkami, pomagajcie nam. Radość, przyjaźń i muzyka, to gliwicka jest taktyka. Aby pomóc, zróbmy hałas, niech usłyszą nas to zaraz. Hałas miasta, ludziom trzeba przecież pomóc, no i basta. Hałas miasta, trzeba pomóc im. W każdym razie jedno, co zostało wycięte z tego filmu, to wypowiedzi Łukasza Gorczyńskiego. Dlatego, że mamy go na żywo, to nie ma co w informacji. Więc bym cię prosił, Łukaszu, żebyś teraz opowiedział w ciągu 5 minut o swojej organizacji, żeby wszyscy wiedzieli, jak działacie. A zaraz zaproszę po kolei wszystkich dalszych panelistów. Mogę spróbować stać. Mam tu takie notatki, mam nadzieję, że się w tych 5 minutach zmieszczę. Notatki to był takie... żart chyba. Z tymi 5 minutami? Myślę, że tak. Do 7. Okej. Może postaram się powiedzieć to, czego na filmie nie było i trochę uzupełnić. Nie wiem, czy ta historia Andrzeja, który tam był na wózku, była dostatecznie zrozumiała. No tam była taka sytuacja, że Andrzej w 2007 roku... Wtedy jeszcze nie był naszym kolegą, kiedy się ten wypadek stał. Skoczył na główkę, złamał kręgosłup. No był w bardzo też trudnej sytuacji materialnej. On mieszkał sam z mamą, która też jest taką osobą schorowaną. I jakiś pierwszy kontakt, wydaje mi się, że on był jakiś taki mocno towarzyski, polegał na tym, że no spotkaliśmy się, byliśmy chyba na jakimś tam herbatce, powiedzmy. I okazało się, że mieszka na 4. piętrze w Gliwicach w kamienicy bez możliwości w ogóle dostawania się na dół, bo tam nie było windy, to taka stara kamienica. I postanowiliśmy podjąć takie działania, wtedy jeszcze byliśmy taką grupą młodych ludzi, którzy nie do końca wiedzieli, jak się poruszać w tym systemie, ale postanowiliśmy pomóc mu otrzymać takie mieszkanie na parterze, na zasadzie zamiany. To nam się udało przeprowadzić, ale pod koniec tego, to było mieszkanie takie do remontu, pod koniec tego remontu okazało się, że pewnego dnia ktoś mu w ogóle to mieszkanie obrabował i totalnie zdewastował, zniszczył, to było w takiej też dzielnicy Gliwic, która nie jest zbyt rozwinięta. No więc postanowiliśmy zrobić właśnie ten koncert charytatywny i chcieliśmy pomóc po prostu koledze. No a jeszcze wcześniej były takie sytuacje, że w zasadzie codziennie robiliśmy takie dyżury, żeby go sprowadzać na dół, z tego 4. piętra na tym wózku, żeby mógł się wydostać po prostu z tego mieszkania. No ale zrobiliśmy ten koncert, zebraliśmy tam jakieś środki, to 3000, około 3-4 tysięcy złotych. No ale nie zakładaliśmy, że ta historia się rozwinie i że będziemy jeszcze komuś pomagali,
a rozwijała się w taki bardzo prosty sposób, bo chcieliśmy zrobić drugi koncert, żeby mu zebrać więcej pieniędzy, zaprosiliśmy kolejnych muzyków, jeden z tych muzyków powiedział, że on też ma jedną osobę, której trzeba pomóc, no i czy możemy też uwzględnić tą osobę w tej pomocy. No i tak przez te lata, teraz jesteśmy na takim etapie, że tej udzielonej pomocy mamy około 1 700 000 złotych. Model, bo wydaje mi się, że to jest jakiś model, na którym bazujemy, powiązany jest z tym, że my pomagamy osobom z niepełnosprawnościami, którym nie jest w stanie pomóc państwo z różnych względów, ponieważ te terapie, które są, bardzo często są bardzo kosztowne, nie są refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia lub z innych środków, przekraczają możliwości rodziny. My staramy się tworzyć taką płaszczyznę do tego, aby osoby, które chcą pomóc i na tym bazujemy na tym, że ludzie są po prostu dobrzy i widzimy, jak dużo jest takich ludzi dookoła nas, chcą po prostu pomóc i chcą też mieć zapewnione, że ta pomoc, która będzie przekazywana, to będzie pomocą właściwą i my też, wydaje się, to zapewniamy. Ludzie nam ufają, my staramy się zadbać o interesy zarówno darczyńców, jak i oczywiście osób, którym pomagamy. To był proces, bo na początku to pewne formalności były dla nas, mieliśmy różne trudności, myśmy pewien model wypracowywali takiej dobrej pomocy. To, co, może dwa słowa powiem, przepraszam, ja sobie te notatki. Może trochę takich informacji czysto technicznych, żeby sobie wyobrazić skalę, to tak. Jest nas 21 osób, tam część osób już nie jest członkami, mamy też nowych członków, to jest takie dosyć dynamiczne. Przekazaliśmy no około 1 700 000 złotych pomocy. Ze źródeł finansowania, z jakich korzystamy, to są darowizny, zbiórki publiczne, 1% podatku, prowadzimy też działalność gospodarczą, z której dochód w całości przekazywany jest potem na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Nie pobieramy żadnych tutaj prowizji też z tej pomocy. Szczątkowo korzystamy z dotacji. Mamy 3 takie stałe też wydarzenia, bo my nie bazujemy tylko na tym, że robimy, że apelujemy o to, żeby osoby wspierały jakieś akcje, tylko też sami staramy się organizować różne wydarzenia dla społeczności lokalnej, której towarzyszą między innymi właśnie zbiórki publiczne. Mamy 3 takie stałe akcje. Jedna to jest Niedzielna Liga Futsalu, to jest takie przedsięwzięcie, w ramach którego 28 zespołów co tydzień gra w piłkę nożną na hali. I no to jest robione w ramach działalności gospodarczej. Dochód z tego około tam 20 000 rokrocznie jest przekazywany na pomoc. Nie jest to dużo, ale ta społeczność, która wokół tego jest zbudowana, to jest około 500 osób, więc to samo w sobie jest dużą wartością. Skup Kultury to jest taka akcja bardziej związana z kulturą, gdzie zbieramy dzieła kultury przez cały rok, w zasadzie książki ludziom niepotrzebne, płyty CD, a następnie jest taki wielki finał na Gliwickim Rynku, w ramach którego nieodpłatnie każdy może sobie te dobra kultury wziąć zabrać ze sobą, przepraszam, i wrzucić ewentualnie, jak tylko będziemy miał ochotę, jakąś kwotę do puszki, ale to nie jest przymus, bo to jest po prostu zbiórka publiczna, dobrowolność. Mamy biuro, w którym był też kręcony film, w Knurowie, w Gliwicach, bo po prostu było taniej. Knurów nas bardzo fajnie ugościł, płacimy 500 zł bodajże za to biuro. Mamy 2 pracowników, mamy pracownika na jeden etat, tu nasza koleżanka Angelika, która początkowo była naszą, pomagaliśmy Angelice, Angelika choruje na stwardnienie rozsiane i zbieraliśmy środki na to, żeby mogła uczestniczyć w takiej eksperymentalnej terapii. Okazało się, że potem jest w programie, w ramach którego ma to nieodpłatnie, ale udało nam się w ogóle, wiedząc, jaka jest też sytuacja Angeliki, jaką jest też osobą zaradną, ciekawą, udało nam się stworzyć takie miejsce pracy i zatrudniamy Angelikę, która zajmuje się takimi kwestiami administracyjnymi, relacjami też z osobami, które nam pomagają, i wydaje mi się, że to był taki moment też przełomowy dla naszej organizacji. Sami członkowie i sam zarząd nie pobiera wynagrodzenia za swoje działania, więc my w całości działamy społecznie. Absolutnie na ten moment nie będę wchodził tutaj w dyskusję, czy pobierać, czy nie pobierać. Ja sam pracuję w organizacjach pozarządowych, sam pobieram wynagrodzenia, ale akurat nie w ramach działalności w stowarzyszeniu Cała Naprzód, gdzie w tym 2009 roku powiedzieliśmy sobie, że my w całości i do samego końca będziemy robili tą rzecz społecznie na tyle, na ile nam siły pozwolą. No i tak się na ten moment dzieje. Nie wiem, jak z czasem, nie chciałbym tutaj przesadzić. Powolutku będę zbliżał się do końca.
Chciałem też może w tym miejscu bardzo podziękować FRSO po pierwsze za zaproszenie, po drugie za ten filmik, który powstał, za zainteresowanie Piotra, no taką mocno lokalną organizacją, jaką jest Stowarzyszenie Cała Naprzód. Wydaje mi się, że takich organizacji w Polsce jest dosyć dużo. Wydaje mi się też, i tak kiedyś z Piotrem o tym rozmawialiśmy, że to, w jaki sposób my funkcjonujemy lokalnie w Gliwicach, można by ubrać w pewne ramy i można by ten model działań też upowszechnić, bo to tym się różni, to tutaj kolega Bartek już wspominał na filmie o takich dużych organizacji dobroczynnych, że my mamy relacje cały czas z osobami, którym pomagamy. Nie opiera się to tylko na pomocy finansowej, ale też na wsparciu, powiedzmy, takim duchowym, rozmową. Pomagamy też w takich sytuacjach no, dnia codziennego, bo część osób, którym pomagamy, to są osoby niezaradne. I to jest dla nas największe wyzwanie, żeby pomóc tym osobom, które nie mają wokół siebie pewnego kapitału społecznego, który pozwoli na to, żeby jakaś tam zbiórka się udała. To jest te osoby są dla nas najważniejsze i też najtrudniej takim osobom jest pomóc. To są z reguły osoby starsze, osoby osamotnione, które nawet same nie potrafią o tą pomoc poprosić. Wydaje mi się, że to jest takie wyzwanie na najbliższe lata dla nas. Sytuację, już będę powoli kończył, sytuację finansową mamy bardzo stabilną. Na tyle stabilną, że jesteśmy w stanie ze środków własnych fundować też pewne rzeczy takie ogólnie dla społeczności lokalnej. Kupiliśmy dwa takie AED, defibrylatory za kwotę około 10 tysięcy złotych z naszych własnych środków. Zrobiliśmy taką mapę AED, prowadzimy jadłodzielnie. Tutaj chyba większość osób wie, co to jest za rodzaj inicjatywy, oraz taką różową skrzyneczkę związaną z przełamywaniem tabu związanym z menstruacją i przeciwdziałanie wykluczeniu, jeżeli chodzi o takie wykluczenie no, menstruacyjne. Chyba tyle, mam tu dużo jakichś takich dosyć chaotycznych dodatek, pewnie części nie przeczytałem, ale wydaje mi się, że jakiś obraz stworzyłem, także będzie okazja dziękuję. Jeszcze w drugiej części, zapraszam cię usiąść. Za chwilę jeszcze wrócimy do ciebie i będziesz mógł się jeszcze dopowiedzieć. Teraz zaproszę Zosię Paczuską, która przyjechała do nas z Węgrowa. I mam prośbę, nie wiem, czy wolisz siedzieć, czy stać, żeby to siadaj sobie gdzie ci wygodnie, żebyś opowiedziała o twojej organizacji. Bardzo dziękuję, Piotrze. Dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę tutaj dzisiaj z państwem być, z FRSO. Znamy się od ładnych kilku lat i myślę, że FRSO było... Znajomość z FRSO była jakimś punktem zwrotnym w historii naszej organizacji. Myślę, że tak mogę powiedzieć. Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej działa od lat 10. Węgrów położony jest 80 km na wschód od Warszawy. Organizacja, która działa lokalnie. To, co mówił Łukasz Gorczyński, też my działamy lokalnie. Założyliśmy sobie takie działania na terenie powiatu węgrowskiego. Potem z czasem wyszliśmy trochę poza ten teren. W tym roku właśnie jubileusz dziesięciolecia, z czego się cieszymy i był to dla nas taki moment do podsumowania. Rozpoczęliśmy jako grupa nauczycieli różnych zawodów. Spotkaliśmy się w pracowni warsztatów szkolnych w Węgrowie i tam właśnie założyliśmy nasze stowarzyszenie. Mieliśmy działać w obszarze edukacji. Naszą misją, tak sobie wymyśliliśmy, będzie dawać ludziom wiedzę. Właściwie dawać ludziom siłę poprzez wiedzę. Dawać ludziom piękno i wzruszenia poprzez kulturę. Rozpoczęliśmy od... Bo co to znaczy dawać ludziom wiedzę? Rozpoczęliśmy od prowadzenia... Nie mieliśmy żadnych środków, więc bezpłatne porady dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych, porady jak zawiązać stowarzyszenie,
jak zacząć działać, żeby to spełniało wszystkie wymogi prawne. Tak rozpoczęliśmy aktywizację mieszkańców na terenie powiatu węgrowskiego. I już od 2011 roku to było w jednym roku 208 godzin udzielanego bezpłatnego doradztwa. Ale równocześnie prowadziliśmy też takie działania, które by wprowadzały na te tereny wiejskie pewną taką nowoczesność, a także ekologię, dbałość o ochronę środowiska. Stąd też kursy, które zaproponowaliśmy, na przykład na temat elektrycznego ogrzewania podłogowego i instalacji przeciwobrodzeniowych w gospodarstwach agroturystycznych. A także na przykład zajęcia warsztatowe w szkolnej pracowni elektrycznej na temat odnawialnych źródeł energii i instalacji urządzeń solarnych. To było 10 lat temu, więc to były takie działania, solary, fotowoltaika, to absolutnie to były nowinki, które dopiero wchodziły. Rok 2012. To kontynuacja tych porad prawnych o tym, jak zawiązywać organizacje, jak prowadzić. W każdym roku tych organizacji zawiązywało się przynajmniej kilka. Staraliśmy się wspierać je w tym punkcie bezpłatnych porad, by mogły sobie poradzić z tymi wszystkimi aspektami takimi prawnymi prowadzenia organizacji. Bo oczywiście ludzie mają zapał, chcieli wiele działać, ale no jeszcze ważne było, żeby działali zgodnie z prawem. Rozpoczęliśmy wtedy już też takie działania aktywizujące, wychodząc do ludzi. Więc nie tylko, żeby ktoś przychodził do nas do punktu porad, ale też i szliśmy do różnych miejscowości. Tam robiliśmy chociażby takie warsztaty kulinarne, tradycje mazowieckiej wsi. W 2012 roku to było dla 30 osób. Odtwarzaliśmy zapomniane przepisy, przygotowywaliśmy tradycyjne potrawy. Ludzie lubią się gromadzić w miejscach, gdzie się gotuje, gdzie się opowiada różne fajne rzeczy, gdzie się dzielą. Tam się wtedy poznają, tam nawiązują się te głębsze jakieś więzy. Tam w czasie takich spotkań też powstają pomysły, no to może zróbmy coś również u nas. I tak to się właśnie działo. Rok 2012 to już też wyjście trochę poza ten teren Węgrowa, bo to już na terenie regionu siedleckiego prowadziliśmy szkolenia na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystywania energii słonecznej. Szkolenia w szkołach, ale nie tylko, również w świetlicach wiejskich. Kolejny rok, 2013, znowu punkt bezpłatnego doradztwa, podtrzymywanie relacji z tymi organizacjami czy z tymi osobami fizycznymi, które chciały działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. To też oznaczanie szlaków, które na naszym terenie, szlak edukacyjno-przyrodniczy Doliną Liwca, szlak na przestrzeni 123 kilometrów. To też zaangażowanie w tworzenie na wschodnim Mazowszu dróg świętego Jakuba. No i to jest znowu kontynuacja tych warsztatów, bo zobaczyliśmy, że to rzeczywiście jest działanie fajne. Ludzie tym się bardzo interesowali i chętnie przychodzili, więc cykl 144 godzin warsztatów teatralnych, muzycznych, zdobniczych, kulinarnych. W sumie było zaangażowanych 120 osób. Te warsztaty kończyły się występami dla społeczności lokalnych w świetlicach wiejskich. Kolejny rok to znowu punkt doradztwa. Znowu kursy kwalifikacyjne. To były jeszcze te czasy, kiedy nie zawsze było łatwo o pracę na tych terenach wiejskich dotkniętych bezrobociem, więc proponowaliśmy kursy kwalifikacyjne, takie zawodowe, dla nadające uprawnienia elektryczne. I to rzeczywiście cieszyło się też wielkim powodzeniem. Rok 2014 to pierwsze takie działalności w sferze kultury, pierwsze koncerty, to były koncerty organowe.
Kolejny rok to znowu podtrzymywanie tego bezpłatnego doradztwa, ale to też wyjście do dzieci, organizacja ferii dla dzieci, ferii zimowych. Muszę powiedzieć, że działania, które cieszyły się również wielkim powodzeniem, dzieci z takich małych miejscowości, których no nie miały żadnej właściwie propozycji spędzania wolnego czasu, po prostu siedziały w domu, nudziły się. No więc miały możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach, między innymi zajęciach, tak jak tu widzimy, nagrywały filmy animowane. No to było rzeczywiście coś, co wspominają do dzisiaj. Co zainspirowało, co wspominają do dzisiaj. Kolejny rok, no to właśnie kontynuacja pracy z dziećmi, całoroczne zajęcia z dietetykiem w różnych szkołach na terenie powiatu węgrowskiego. To również początek już w formie festiwalu, Węgrowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Na nasze koncerty no, przychodziło dużo osób. To też rok 2016, to plenerowe widowiska historyczne organizowane w naszym mieście, w Węgrowie. Widowiska robione z wielkim rozmachem. Tak jak widzimy, piękne zdjęcia. To widowisko poświęcone wielkiemu mecenasowi Węgrowa, Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu. W barwny sposób, przy udziale husarii, przypomnieliśmy jego udział w odsieczy wiedeńskiej i powrót wielkiej sławie ze zdobytymi łupami. Kolejny rok to jest Węgrowski Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej. Bardzo byliśmy dumni, że w naszej działalności możemy zapraszać takie osoby do Węgrowa, do powiatu w sumie małego, do małych miasteczek. Osoby znane z pierwszych stron gazet, z telewizji. Krzesimir Dębski, Eleni. Przyciągnęli rzeczywiście rzesze mieszkańców na koncerty. 2017 rok to również początek naszego takiego działania, które nazwaliśmy Szkołą Aktywności Społecznej. Ponieważ po tym okresie punktu udzielania bezpłatnych porad wiedzieliśmy już, że jest pewna grupa osób, zawiązała swoje stowarzyszenia, organizacje, prowadzą działania. Jeśli potrzebują porad, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Ale też chcieliśmy jakby zainteresować, zaktywizować mieszkańców naszego powiatu. Więc wymyśliliśmy Szkołę Aktywności Społecznej, cykl spotkań całoroczny. W roku 2016 to było dla 30 osób. I spotkania o różnej tematyce wybranej przez uczestników. To wiele wyjazdów, to lepsze poznawanie się, to współpraca między osobami z różnych miejscowości. A jednocześnie też szkolenia w kierunku tego, co zrobić, jeśli działamy w organizacjach, żeby te nasze działania były zgodne z prawem, żeby dopełniać wszystkich obowiązkom. Tutaj na sali są osoby, które w naszej Szkole Aktywności Społecznej też uczestniczyły. W Szkole Aktywności przeznaczyliśmy też, mieliśmy jakiś taki fundusz na finansowanie inicjatyw członków tej szkoły i między innymi w ramach tych inicjatyw jedna z grup ociepliła swoją świetlicę, zrobiono chodnik też przy świetlicy, zrobiono siłownię plenerową. To pierwsza siłownia plenerowa w naszym powiecie. Zrobiono też ogrzewanie w jednej ze świetlic, więc takie aktywizacja mieszkańców.
To też w tym roku kolejne plenerowe widowiska historyczne, Jan Dobrogost-Krasiński i artyści. I widowisko akurat w tym roku przywoływało postać fundatora i wykonawców najpiękniejszych barokowych zabytków w Węgrowie, bo Węgrów jest miastem naprawdę pięknym, barokowym. Kolejny rok to koncerty, trzeci Węgrowski Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej, ale też wystawa z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wystawa Węgrowskie Drogi do Niepodległości. Dotarliśmy do materiałów pokazujących, jak ten proces odbywał się na terenie powiatu węgrowskiego. W różnych miejscowościach opracowaliśmy taką wystawę, która miała swoje tournée po całym powiecie. I rzeczywiście ludzie przychodzili, odnajdywali na tych zdjęciach, na wystawie swoich przodków. To rzeczywiście trafiało do wielu osób. Wystawę zawsze rozpoczynaliśmy koncertem. Rok 2018 to również Wielka Gala Kawaleryjska i Festiwal Muzyki Bitewnej, impreza dwudniowa. Pierwszy dzień było bardzo ładnie, w drugim dniu niestety pogoda nie dopisała, w strugach deszczu wielka parada z zamku w Liwie, 4 kilometry do Węgrowa, husarze i inne rodzaje wojsk, właściwie od wojów piastowych aż do ułanów. Mieszkańcy witali ich po drodze. No, było wzruszające, pogoda nie dopisała, tak czasami bywa. Rok 2018 to też współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Smaków w Węgrowie. Impreza ciesząca się dużym powodzeniem. Organizowana przez Zamek w Liwie. Wtedy na zamku był remont, więc pomogliśmy zrobić to w Węgrowie. To też współorganizacja Węgrów Hip Hop Festiwalu. Imprezy dla ludzi. No, trochę inna muzyka niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni w naszym stowarzyszeniu. Nie jest to już muzyka kameralna, ale powiem, że tłumnie przyciągająca widzów. Młodzież pewnie. Młodzież, tak, głównie młodzież. Rok 2019 to kontynuacja naszego festiwalu muzyki organowej, kameralnej, ale też festiwal operetkowo-muzykalowy, rozpoczęty bardzo tak w nowo otwieranym pałacu Noce i Dnie. Dobrze, i kończąc przejdź. No, kończąc powiem, pokażę tylko tutaj slajdy. Szkoła Aktywności Społecznej, która kontynuowana. Wtedy rok 2018, 80 osób brało udział w tej naszej szkole. Działania najróżniejsze. Tutaj mamy na dole wyjazdy nad morze, w góry, w różne miejsca. Na dole mamy podsumowanie wigilijne. Widzimy, ile osób brało udział. Tak to się odbywało. Nagrywaliśmy filmik na Sowiej Górze. Takie były klimaty. Szkoła Aktywności Społecznej to też właśnie wyjazdy do Warszawy. Już tak właśnie, żeby trochę szybciej, to jest też promocja twórców z naszego terenu. Małgorzata Pepłowska, znana, nagrodzona, właściwie odbywająca tournée światowe w Chinach, w różnych miejscach. Więc my ją promowaliśmy, wydaliśmy książkę na jej temat, Życie z pasją. No to kolejne koncerty, tutaj międzynarodowe koncerty na Mazowszu. To też spotkania na przykład z Romą King, sybiraczką, autorką książki Pamięć śladów, sybiraczką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Ona wtedy dostała, Roma King, na naszym spotkaniu medal Pro Patria, o który zawnioskowaliśmy. Tutaj mamy kolejny rok, Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej. Tu mamy też już wydanie płyty.
tutaj mamy Ocalić od zapomnienia, projekt też organizowany lokalnie, ale już na Podkarpaciu, tam tak jak widzimy cała miejscowość się zorganizowała, żeby uczestniczyć w tym projekcie. Nawet ten budynek, który tam jest z tyłu, to Izba Regionalna. Została powołana właściwie do realizacji tego naszego projektu Ocalić od zapomnienia. Zgromadzono tam wiele wspaniałych regionalnych przedmiotów. Prowadziliśmy takie warsztaty kulinarne, kosiliśmy, piekliśmy chleb, mieliśmy w żarnach. Wszyscy byli poruszeni wtedy. Cała miejscowość do dzisiaj żyją tymi naszymi warsztatami. A tutaj festiwal. Już też cykliczny, już tak. Też elementem stałym. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej, który od tego roku stał się festiwalem o randze międzynarodowej. Dobrze, to ja ci przerwę w tym momencie. To już właściwie to jest koniec. Dobrze. To jest to, co chciałam pokazać, to jest koniec. Bardzo dziękuję. Nie śmiałem ci przerwać wcześniej, bo rzeczywiście różnorodność działań dla mnie, przede wszystkim koncerty i ta działalność kulturalna jest taką wizytówką stowarzyszenia. Teraz chciałbym zaprosić Kasię Adamską, Dudkiewicz, niespodziewanie zupełnie, która nie tylko jest osobą, która zajmuje się organizacjami, ale też prowadzi działalność społeczną poza fundacją, więc dwa słowa na ten temat, jeżeli mogłaby powiedzieć, bo zaprosiłem ją trochę jako adwokata diabła do naszej dyskusji, ale też osobę, która z jednej strony doskonale zna ten background działalności społecznej, takiej oddolnej, a równocześnie wszystko wie o finansach. Dziękuję Piotrze za zaproszenie. Tak, dosyć nietypowo, dlatego że jak tutaj część z was mnie kojarzy, no to ja raczej tutaj pracuję zawodowo w organizacji pozarządowej, szkole, dokształcam, konsultuję różnego rodzaju wątki finansowe, no ale nie samą księgowością i sprawozdaniami człowiek żyje. W związku z tym, no właśnie nasza organizacja ma siedzibę na Pradze Północ. To jest dzielnica Warszawy, taka, która w tej chwili trwa jej rewitalizacja i taka techniczna, ale również społeczna. I na początku tego roku w ramach różnych takich, można powiedzieć, zabaw facebookowych przyszła mi do głowy taki pomysł, który też już gdzieś tam ich krążył po głowie, na rekonstrukcję. Czyli takie pokazanie Pragi, jak ona wyglądała kiedyś i jak wyglądała obecnie. Natomiast z tego pomysłu jeszcze nic nie wyszło. Natomiast pojawiła się sytuacja taka, że koleżanka Urszula Bojanowicz, która zaproponowała gdzieś na jakichś fotozagadkach zdjęcie swojej rodziny i ta zagadka dotyczyła, gdzie to zostało wykonane. To zdjęcie dla mnie było inspiracją, żeby powtórzyć to zdjęcie we współczesnym czasie. W związku z tym rzeczywiście po kilku miesiącach namawiania Urszuli i innej jeszcze koleżanki Dagmary udało się to zdjęcie powtórzyć na ulicy Stalowej. Bo akurat to się też tak złożyło, że ja akurat zgadłam, gdzie to zdjęcie było wcześniej robione. I ten pomysł zainicjował takim właśnie, że trudno powiedzieć, że organizacją pozarządową, bo tak bym tego nie nazwała, nawet nie jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, raczej jesteśmy grupą inicjatywną. Tutaj widzicie Państwo jedno z tych zdjęć, które sobie wyszukaliśmy w internecie i postanowiliśmy je odtworzyć. To jest blok przy ulicy Kijowskiej 11, na którym są jakieś nieznane nam osoby. Jest to zdjęcie, którego datowanie i informacja o tym, kto je zrobił, niestety nie jest nam znana. I powtórzyliśmy to zdjęcie. Mogę poprosić o kolejne. To jest zdjęcie właśnie w tym samym miejscu wykonane. Jest ten sam budynek. Jak widzicie, tutaj dużo się zmieniło w obrębie tej całej przestrzeni. Dużo roślin doszło. Budynek został otynkowany. Na zdjęciu jest właśnie Urszula ze swoim synem. Tutaj mamy zabawę w ten sposób, że nie tylko znajdujemy to miejsce, ale też przebieramy się w takie stroje maksymalnie pasujące do tamtego momentu. Kolejne zdjęcie, bardzo proszę. To jest z kolei zdjęcie, które niedawno wykonywaliśmy, znaczy powtarzaliśmy. Zdjęcie na Stalowej. Znowu nie wiemy niestety, to jest Stalowa 54, natomiast nie znamy ani datowania, ani wykonania tego zdjęcia. Natomiast powtórkę, którą zrobiliśmy, zobaczycie, jak się to osiedle, czy właściwie to podwórko zmieniło. Tutaj z kolei też syn Urszuli bierze udział.
jak widzicie, mocno się zmieniło. Tak? Doszły tutaj ogrodzenia, samochody, których nie udało nam się eliminować na tym zdjęciu. W związku z tym no, jest to taki maksymalnie powtórzona wersja tegoż podwórka w wersji obecnej. Chociaż jak widać, ściany nadal wyglądają tak samo. Ulinę udało się też namówić pozostałe osoby ze swojego kręgu znajomego. To jest jej znajomy Andrzej, który, to jest jego zdjęcie z albumu. Z kolei na ulicy Stalowej 33 w roku 82 wykonane. I Andrzej dał się namówić na powtórkę z tego zdjęcia. Wygląda ono nieco inaczej, ponieważ nie udało nam się oryginalnego kota namówić do współpracy. W związku z tym zostało to w ten sposób zaaranżowane. Jak widać, w tle rewitalizacja Pragi trwa, ponieważ budynki zostały otynkowane. Bierzemy też na tapetę zdjęcia takie bardziej znanych artystów, no bo te, które tutaj widzieliście, raczej są zdjęciami prywatnymi. Poproszę następne. Tu jest zdjęcie, które przygotował czy zrobił Zbyszek Siemaszko. Jeżeli Państwo znacie tego artystę, który fotografował Pragę, to jest 63 rok, plac, ówczesny plac Leńskiego, w tej chwili plac Hallera. No i to jest z publikacji Praga 2 ze zbiorów Agencji Fotograficznej Forum. Odtworzyliśmy to zdjęcie w tym roku, wygląda ono mniej więcej tak. Budynek doszedł, doszły trochę inne komplikacje, które nie pozwoliły nam ustawić tego obiektywu w tym samym miejscu co oryginał. Niemniej no, sama zabawa pod tytułem znalezienie stroju, ustawienie się sprawia nam dużą satysfakcję, a z drugiej strony jest też jakimś elementem takiego właśnie pokazania miejsca wówczas i dziś. I chyba ostatnie jeszcze zdjęcie. Tutaj z kolei też znowu osiedle Kijowska. Oryginalne zdjęcie robił pan Tomasz Jarosz w 1982 roku. To jest jego brat na zdjęciu i on zgodził się właśnie na wykorzystanie jego zdjęcia do tej naszej rekonstrukcji. Wygląda w ten sposób. Jak widzicie, blok całkowicie zarośnięty jest roślinnością, więc można właśnie tylko domniemywać, że to nadal jest osiedle Kijowska, ale jest to też to miejsce. I to chyba jest ostatnie, prawda? A nie, przepraszam. I to jest, można powiedzieć, nie promocja, tylko... Nie. Pierwszy raz to zdjęcie pokazujemy, bo ono jeszcze jest niepublikowane, tak? Będzie dopiero przedmiotem wystawy, która zresztą w sobotę o 14 rusza w domu sąsiedzkim Moje Szmulki na Łochowskiej. I właśnie tam będziemy to zdjęcie po raz pierwszy pokazywać. To jest zdjęcie z roku 47 mniej więcej. W tle widać resztki katedry świętego Floriana. I to zdjęcie no jakby najbardziej pokazuje, jak Praga po zniszczeniach wojennych została zrekonstruowana. Poproszę zdjęcie obecne. Do tego zdjęcia specjalnie kupiłam sobie buty na Allegro, żeby takie same tutaj przywdziać. Katedra stoi, jest piękna, warta też zobaczenia i to też jest taki element no jakby naszej zabawy, ale też rekonstrukcji. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą naszą grupę. Grupa nazywa się Praska Grupa Rekonstrukcyjna, w skrócie PGR. I taki hashtag PGR można znaleźć, można zobaczyć. Mamy też kilka innych rekonstrukcji. Ogólnie zrobiliśmy około 12 już takich projektów. Czyli można powiedzieć od maja do teraz całkiem jesteśmy wydajni. Głównie dzięki Uli, która mówi, Kasia, musimy się spotkać, kolejne zdjęcie do zrobienia. Także tak to wygląda i ciąg dalszy nastąpi. Dzięki. Zapraszam cię. Zapraszam cię na miejsce. To jest, że tak powiem, przywilej czy nie przywilej prowadzącego, że jak nie dopilnuję czasu osób mówiących, to sam ma mniej czasu, więc ja też spróbuję się ograniczyć tak, żeby dać szansę, ale równocześnie, żeby dać tezę do dyskusji, która mogłaby te przykłady jak gdyby usadowić. Chcę powiedzieć po pierwsze o dwóch założeniach, które są bardzo ważne i które oczywiście można podważyć, jeżeli ktoś będzie uważał, że tak nie jest i będziemy dyskutować. Po pierwsze to, że organizacje są różne. Teoretycznie wiemy to na pewno, ale systematycznie staramy się te różnice zacierać. Tak? Są fundacje i stowarzyszenia, ale czym się dzisiaj różni fundacja od stowarzyszenia, to trudno powiedzieć i stara się te różnice
zacierać. Mniej więcej w 1996 roku była już taka świadomość, że musimy się mądrze dzielić. Z tego między innymi wynikła koncepcja organizacji pożytku publicznego. Znów, czym się różni organizacja pożytku publicznego, poza tym, że jest zarejestrowana w sądzie, a druga nie, kiedy prowadzi tą samą działalność, trudno powiedzieć. Tak? Te różnice są zacierane, a więc organizacje są różne i te różnice są ważne. To jest pierwsze założenie. Myśmy w któregoś razu, bo dzięki działalności w FRSO podejmowaliśmy różne inicjatywy, niektóre wyszły, niektóre nie wyszły, wydali taką książkę Jana Herbsa, Oblicze społeczeństwa obywatelskiego, bardzo ważną moim zdaniem i niezwykle ważną między innymi z kwestii dzielenia się, która pokazuje zupełnie różne cztery modele działania organizacji, motywacji, systemu wartości, które tym organizacjom towarzyszą. Ta książka jest dostępna dla Państwa i warto się z nią zapoznać. Niestety nie zrobiła, że tak powiem, furory w sektorze i nadal próbujemy raczej łączyć się przeciwko władzy niż mądrze dzielić, co było jak gdyby założeniem. To jest pierwsza rzecz, że są różne organizacje. W tych różnych organizacjach mieliśmy na pierwszej sesji, na pierwszym panelu dyskusję na temat zatrudnienia i jawności, między innymi jawności umów. Jeżeli sobie zdamy sprawę, że właściwie prawie 40% organizacji nie zatrudnia nikogo, a w sumie ponad 50% zatrudnia tylko ewentualnie dodatkowo w wyjątkowych wypadkach, tak, niesystematycznie, no to kwestia zatrudnienia nie jest kwestią dotyczącą większości organizacji. Tak? Znaczy w każdym razie duża część organizacji jak gdyby jest poza tym tematem, to nie jest ich założenie. Znowu podział, który patrzymy z punktu widzenia organizacji dużych, które zatrudniają, niż z punktu widzenia małych, które nie zatrudniają albo zatrudniają wyjątkowo do wykonania pewnej pracy. Więc mamy te różnice i o tych różnicach będziemy mówić o pewnym typie. Po drugie, założenie jest takie, że w dużej mierze wszystko jest w głowie, a jeżeli nie wszystko, to bardzo wiele jest w głowie. To znaczy od tego, jak patrzymy, zależy od tego, jak działamy, jak sobie wyobrażamy tą rzeczywistość, tak się do tego dopasowujemy. Ja jak przychodziłem do FRSO, był taki moment, to dla mnie była to jedna organizacja, która trochę wychodziła poza mainstream sektorowy, która właśnie nie namawiała przede wszystkim do projektów, tylko do samowystarczalności, która miała trochę inne spojrzenie na tą rzeczywistość i między innymi dlatego zacząłem się rozglądać, żeby tam trafić jako pracownik. To myślenie o tym, jak powinien wyglądać sektor, determinuje ten, jak ten sektor wygląda, bo tak tworzymy prawo, tak się zachowujemy, tak oceniamy innych, bo wydaje mi się, że tak powinniśmy działać. Koncepcje samosprawdzającej się przepowiedni, te wszystkie psychologiczne mechanizmy, które każą nam znaleźć dowody na to, że mamy rację, a nie szukać prawdy, to jest właśnie to, że my myślimy o tym, co powinno być, jak powinno być i tak działamy. I niestety taki jest też sektor i zmiana, jeżeli może przyjść, to musi przyjść od świadomości. No musimy zdać sobie sprawę, że tak jak jest być, nie musi. Pytanie, czy jest dobrze, czy źle. W pierwszej sesji była dyskusja o tym, czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale pytanie, ta najważniejsza teza to jest to, że wszystko mamy w głowie i musimy zacząć się zastanawiać, jak to wygląda, żeby móc pójść dalej. I teraz ten model, który w trochę takiej zabawnej formie próbowałem opisać w takiej książeczce, też tam jest do dostania. Warto, jak ktoś chce się zapoznać i skrytykować, bardzo byłoby miło, to zakłada kilka takich rzeczy. Ja wspomnę je, a potem być może w dyskusji będziecie chcieli wejść głębiej, czy paneliści powiedzieć coś więcej. Po pierwsze, to pieniądze nie po pierwsze.
Tak? Znaczy, że pieniądze nie są najważniejsze, a wręcz mogą więcej zrobić szkody niż pożytku. Znam organizacje bardzo dobre, działające społecznie, które po dostaniu dużego grantu, właściwie po zamknięciu tego grantu zamknęły swoją działalność, dlatego że po prostu pieniądze nie mają tylko dobrej strony, ale mają też złe. Druga to jest perspektywa. Działalność organizacji tym się różni od biznesu, który nastawia się na to, żeby szybko albo w miarę szybko dostać zwrot nakładów, i od administracji, która w dużej mierze podporządkowana jest terminom wyborów i czteroletniej kadencji i pracowania właśnie w takiej perspektywie. Organizacje mogą myśleć w kategoriach długofalowej. Nie 10 lat, 100 lat, 200 lat. Nieprzypadkowo teraz zajmuję się historią zakonów, bo właśnie tam można zobaczyć, jak bardzo to myślenie w organizacjach daje efekt dopiero po bardzo długim czasie. Ktoś oczywiście powie, że co tutaj rozmawiać o zakonach, to zupełnie inna bajka. Ja powiem tylko tyle, nie będę próbował gdzie indziej opisać i wytłumaczyć, dlaczego uważam, że to ważne, ale jeżeli zobaczymy, jak biznes się odnosi do zakonów, jeżeli biznes mówi o tym, że najlepszym przedsiębiorstwem był, proponuje się biznesowi jako najlepsze przedsiębiorstwo zakon jezuitów, albo że benedyktynów traktuje się jako wzór lidera w dzisiejszych przedsiębiorstwach i prowadzi się z tego szkolenia, to myślę, że i organizacje pozarządowe mogłyby z tych doświadczeń korzystać, bo na pewno jezuitom i benedyktynom bliżej do organizacji niż tego biznesu, jeżeli już to biznesu ekonomii społecznej. Trzecia rzecz to profesjonalizacja. Ostatnio bardzo dużo się dyskutuje o zarządzaniu w organizacjach. Bardzo dużo to za dużo powiedziane, ale ja trafiłem na kilka dyskusji i muszę powiedzieć, że to przekonanie, że to, co jest w tej chwili, jest idealnym rozwiązaniem. To znaczy, że w stowarzyszeniu jest zarząd, jest jakaś komisja rewizyjna, która właściwie nie działa, no to, że to jest idealny model. Tak to powinno działać. Nie ma innego rozwiązania. Okazuje się, że jest i mało tego funkcjonuje. Jeżeli popatrzymy, no właśnie ostatnio byłem na Pomorzu i wreszcie dotarło do mnie, że również straże pożarne miały ten podział od samego początku na prezesa i komendanta straży. Taki podział miały też sokoły. Potem wzięło to harcerstwo. To jest pomysł taki, że nie ma ludzi profesjonalnych od wszystkiego. Dobry lekarz nie musi być dyrektorem szpitala. Tak? To jest tak, że ktoś, kto ma się zajmować administracją, kto się ma zajmować zbieraniem pieniędzy, wcale nie musi być najlepszym sportowcem w organizacji sportowej. Może być zupełnie kto inny. Od sportu powinien być ktoś inny. Ten myślenie w kategoriach profesjonalizacji, ja całe życie byłem przeciwko tego profesjonalizacji. Mówiłem, że w organizacjach to, co najcenniejsze, to jest nieprofesjonalizm, tak jak malarstwo nieprofesjonalne, to jest amatorstwo, jak sport amatorski. To są rzeczy, które są najważniejsze w organizacjach. Więc to jest ten profesjonalizm inaczej rozumiany niż do tej pory. Projekty. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że projekty to jest nowoczesna moda. Dla nas to jest w ogóle historia i nikt sobie nie wyobraża innej działalności, ale projekty to jest to, co w ogóle w organizacjach to jest lata 70. i później, czyli część z nas spokojnie już na świecie hasała, kiedy dopiero to była nowinka, a w organizacjach to jeszcze później docierało. I tak naprawdę większość organizacji nigdy na projektach się nie opierała. Tak? No ja znowu wrócimy do zakonów. Tam elementy projektowe były, ale to nie był główny napędowy motor. Więc projekty, ale niekoniecznie. Projekty są dobrym elementem uzupełnienia działalności organizacji, a organizacja, która tylko i wyłącznie robi projekty, to wydaje się coś nie tak. No i na koniec pożytek publiczny, który został nam zdefiniowany w ten sposób, że pożytek publiczny to jest to, co władza, administracja uznaje za pożytek publiczny. I my robimy pożytek publiczny tak, jak sobie władza definiuje, czy administracja definiuje.
Tak naprawdę sytuacja powinna być odwrotna. To znaczy my powinniśmy definiować pożytek publiczny, jak my go uważamy i go realizować. Jeżeli przypadkiem to się koreluje z tym, co administracja proponuje, możemy współdziałać, ale my musimy mieć własną wizję pożytku publicznego, bo inaczej stajemy się wyrobnikami. Te obszary, które wydają się mi najważniejsze i które mówią, że być może część organizacji, nie wszystkie, organizacje są różne, więc nie wszystkie, ale te podstawowe, bez podstawowych tych małych, działających społecznie, opierających się wyłącznie na zasobach własnych, organizacje są tą trawą, która powoduje, że możliwe jest wyrastanie innych, tych większych organizacji. Jeżeli duża organizacja wyrasta od razu jako duża, to znaczy powstaje, a po pół roku dostaje 3-milionowe dofinansowanie na działalność i najwięcej punktów za doświadczenie, to nie jest dobra organizacja. Organizacja powinna działać powoli, budować się powoli, bo tylko w ten sposób rzeczywiście staje się nie pseudoadministracją czy pseudobiznesem, tylko prawdziwą organizacją pozarządową. Więc tak naprawdę dla mnie organizacja jest wtedy najbardziej potrzebna, nie tylko, ale najbardziej, kiedy w obszarach, gdzie ani biznes, ani państwo sobie nie daje rady. To znaczy my powinniśmy wchodzić tam, gdzie są takie potrzeby, które nie są zaspokojane przez inne sektory. I wydaje mi się, że te przykłady, które tu podaliśmy i zaraz zacznę od was, ale rozmowa mam nadzieję będzie szersza, pokazują, że rzeczywiście nie pieniądze są najważniejsze, perspektywa jest dłuższa niż najbliższe wybory, profesjonalizm jest ważny, ale nie najważniejszy, projekty nie załatwią wszystkich spraw, a pożytek publiczny powinniśmy sami definiować. Czy tak jest, czy nie, to jest pytanie do was i do dyskusji, więc dam wam po chwilę do wypowiedzenia się, jak to widzicie, a potem sali. Okej. Okay. Ja sobie robiłem notatki. Nie odniosę się do wszystkiego, bo to pewnie by za długo zajęło. Tak na początku, Piotr, wspomniałeś, że organizacje są różne, a te różnice się zacierają, jeżeli chodzi o, popatrzymy na formę prawną, no i akurat według mnie sama forma prawna, to z tym się zgadzam obecnie, nie w praktyce nie przesądza o tej różności organizacji i nie tam tych różnic bym szukał, bardziej bym ich szukał może w branży, w jakiej działa organizacja, bardziej w modelu finansowania. Nie uważam, że to jest właściwe, bo wydaje się, że ta forma prawna powinna jednoznacznie wskazywać też na pewne przywileje organizacji, możliwe działania. No tak obecnie nie jest, w zasadzie tych różnic w praktyce nie ma i w praktyce też, może to wynika z tempa życia, wydaje się, że coraz więcej osób, nawet nie tylko wydaje się, ale badania wskazują, że coraz więcej osób wybiera jednak te fundacje, które są w takim rodzajem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sferze społecznej. Może w ten sposób. Nawet może inaczej. Tak jak przedsiębiorca może sobie wybrać jednoosobową taką działalność, tak no, osoby, które chcą działać społecznie, a nie mają za bardzo takiego otoczenia, tylko chcą same działać, no to jedyny wybór, jaki mają, no to w zasadzie ta fundacja. Może i dobrze, może nie ma sensu zakładać stowarzyszeń tylko po to, żeby fikcyjnie tam sobie poprzyjmować członków i móc po prostu to stowarzyszenie prowadzić. No to jest, znaczy, to jest, wydaje mi się, bardzo istotna i ciekawa dyskusja w ogóle, jeżeli chodzi o te różnice między formami prawnymi, ale tutaj bym postawił kropkę. Wydaje mi się, że pod kątem tej ostatniej wypowiedzi, tutaj się odniosę już bezpośrednio do całej naprzód, może wskazując, co było jakimś kluczem do sukcesu. Co było takim kluczem do sukcesu całej naprzód, to tak, to była zupełna oddolność, to była systematyka działania mimo wielu przeciwności, które nas przez lata spotykały, mimo kryzysów takich finansowych, kryzysów ducha, udało się, jako zawsze, to zawsze było kilka osób, tam nie było tak, że była jedna, dwie, trzy osoby, tam zawsze było tych osób kilka, więc jak ktoś na tym duchu podupadał, to inny to ciągnął. U nas była duże wymiany były, jeżeli chodzi o zarząd, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, która
No, funkcjonuje jak funkcjonuje u nas, bo u nas jest troszeczkę też inny model. W zasadzie wszystkie osoby, które są w stowarzyszeniu, to rzeczywiście to mają głos niezależnie od tego, czy są w jakichś strukturach takich formalnych, czy są właśnie w tej komisji, czy w zarządzie. Widzę, że cała Naprzód inaczej funkcjonuje niż pozostałe organizacje, z którymi mam do czynienia albo w których działam. I to, co już tak kończąc i oddając głos innym, wydaje mi się tak, że kluczem dla tego typu organizacji, którą jest cała Naprzód, jest to, że my wypełniamy tą przestrzeń, gdzie administracja publiczna nie jest w stanie nic po prostu wnieść, biznes też nie bardzo. My tworzymy taką możliwość, żeby administracja publiczna, bo my współpracujemy mocno z instytucjami publicznymi, z OPS-em, z urzędami, mocno współpracujemy też z biznesem. My tworzymy tą przestrzeń, gdzie jeżeli ktoś chce pomóc, to może zwrócić się do nas i my jesteśmy takim narzędziem, który pomaga tą pomoc nieść. Do nas się zwracają ludzie z OPS-u, pracownicy socjalni, wskazując, że pewnych rzeczy nie są w stanie załatwić, bo mają te ograniczenia swoje formalne, no i żebyśmy my pomogli zorganizować jakąś akcję. I podobnie biznes mówi, że chce komuś pomóc, mają dużo pieniędzy, ale chcą, żeby ta pomoc była zrobiona dobrze, zwracają się do mnie. Wydaje mi się, że ten model można replikować też mocno lokalnie, bo on jest też mocno osadzony lokalnie, specjalnie. Nie chcemy działać szerzej, tylko skupiamy się na Gliwicach i okolicy, województwo śląskie powiedzmy. To tyle. Dziękuję. Odnosząc się, Piotrze, do twoich tez, kilka takich moich refleksji. Oczywiście organizacje są bardzo różne i ta różnorodność jakby warunkuje modele prowadzenia tej działalności. Nasze stowarzyszenie na początku wyobrażało sobie trochę tę działalność inaczej. Potem to ewoluowało. Natomiast to, o czym ty mówiłeś, o tej perspektywie czasowej, o tym, żeby sobie wyznaczać, jacy będziemy za 10 lat, a jacy będziemy za 50 lat, czy wyobrażamy sobie naszą organizację za 100 lat. To było niejednokrotnie przedmiotem naszych dyskusji i to też daje jakby mi ciągle do myślenia, jak to będzie z naszym stowarzyszeniem. Staramy się, powiem, tworzyć takie działania cykliczne. I chcielibyśmy mieć jakby trzy powiedzmy sztandarowe działania i wyobrażamy sobie rozwój naszej organizacji razem z rozwojem tych działań. Pewne działania można opierać na pracy społecznej, na pracy członków stowarzyszenia czy wolontariuszy. I tutaj mogłabym powiedzieć o tej działalności edukacyjnej czy aktywizującej społeczność lokalną. Pewne działania trudne są do prowadzenia, a przynajmniej zakres tych działań jest niemożliwy bez wsparcia finansowego. A więc czy to jest działanie projektowe? W pewnym momencie tak. Czasami można, jeśli brak takiego finansowania, robić to działanie, mówię tutaj o działalności kulturalnej, chociażby o jakimś festiwalu, który robimy. Można to w ciągu nie wiem, jednego roku czy dwóch lat robić własnymi siłami. No ale wiemy, że jest to, jeśli chcemy dbać o jakość, o rozmach, no to do tego pieniądze są po prostu niezbędne i nie da się tego zrobić tylko w oparciu o pracę społeczną członków czy wolontariuszy. Więc tak jak powiedziałam, zależy jaka działalność, czy organizacji, czy w ramach organizacji, to pociąga za sobą pewne wybory. Czy to można w oparciu tylko o siły własne robić? Już tu stanę w celu wywierania presji. Dam wam dokończyć. Ja może powiem tak, to ponieważ my właściwie jesteśmy taką grupą znajomych, którzy bawią się póki co, to ja bym dodała do tego wątku, o którym mówiłeś, zamiast profesjonalna, nieprofesjonalna, wątek spontaniczności. Czyli czegoś takiego, co na przykład gdzieś się uruchamia, buduje
trudno powiedzieć, że nawet potrzebę, tak? Tylko jakąś taką koncepcję, zróbmy coś fajnego. I jeżeli zgromadzą się osoby, co najmniej dwie, które będą miały ochotę wspólnie zrealizować takie działanie, no to jest tylko kwestia właśnie nawet nie pieniędzy moim zdaniem, tylko właśnie czasu i tego powiedzenia A, powiedzenia B i zrobienia tego działania. Profesjonalizm na przykład w przypadku tych naszych fotografii na pewno by nam się przydał, tak? Bo w którymś momencie też zaprosiła się, co było bardzo fajnym zjawiskiem, pani Ania, która ma doświadczenie w teatrze, w filmach. I ona w związku z tym na tym naszym spotkaniu fotograficznym już inaczej podeszła do ustawienia, do poprawienia fryzury, do makijażu. To jest profesjonalizm w tym małym wymiarze tego zdjęcia. W związku z tym myśmy odczuli to. Drugą osobą, która też dużo włączyła w wątek profesjonalnego ujęcia filmu, to był Mirek, który robił z kolei jedno ze zdjęć, którego tutaj akurat nie widzieliście, ale również ta precyzja związana z ustawieniem, z dostosowaniem obiektywu, który jest w tej chwili inaczej i w aparatach fotograficznych i również w telefonicznych, inaczej jest ogniskowa ustawiona niż w aparatach tego starego typu. W związku z tym jakby ta dbałość o szczegóły jest ważna, natomiast to nie wystarczy, bo jeżeli nie ma takiej przestrzeni, żeby w ogóle ta aktywność się urodziła, czyli czasu, ludzi, chęci, no to ta organizacja właściwie nie zaistnieje, żadne działanie się nie pojawi. I to no z punktu widzenia takiej grupy nieformalnej, to rzeczywiście pieniądze nam nie są w tej chwili zupełnie potrzebne. Opcja pod tytułem wystąpienie o minigrant zawsze jest, natomiast czy my to w ogóle potrzebujemy czegoś takiego? Mam wrażenie, że nas to by zabiło. Formalności, dokumenty, nie potrzebujemy tego, żeby robić tą fajną aktywność. Dobra, dziękuję. Mamy czas na głosy z sali. Dobrze, 4 minutki. Dobra. Kosztem lunchu. Czy ktoś ma ochotę się odnieść, skrytykować, dopytać? Ja rozumiem, że pytania do panelistów będą w czasie przerwy. Szymon Wach, Stowarzyszenie Gradiam. Ja odnośnie tego profesjonalizmu ostatnimi czasy zauważyłem, nasza organizacja jest młodą organizacją, ma 5 lat, będzie miała w przyszłym roku, ale jakoś tak obserwujemy, że ten profesjonalizm w organizacjach pozarządowych ostatnimi czasy jest aż tak profesjonalny, że przechodzi to prawie że w biznes. I zatracana jest chyba już trochę ta idea tej misyjności i w ogóle realizacji statutów, tylko to tak strasznie biznesowo wygląda. I ten profesjonalizm już chyba jest takim trochę przegięty w drugą stronę za mocno. To ja się przedstawię, Sylwia Rzepka. Nasz doradca lokalny. To moim zdaniem ja się zgodzę właśnie, że organizacje muszą tam wchodzić właśnie, gdzie biznes sobie nie radzi, ani rząd, właśnie w tych sektorach, no po to one są tworzone, żeby jakby wspomagać państwo i tworzyć ten odpowiedzialny jakby biznes, ale wchodzić właśnie, wspomagać rząd. Niestety na przykład nasz rząd moim zdaniem tak trochę jakby zabija trochę tych organizacji pozarządowych, bo jednym na przykład problemem jest to, że coraz więcej się wymaga od organizacji, raportowania danych. Teraz wiemy, że w przyszłym roku to nawet koła gospodyń wiejskich będą musiały raportować. Także dla mnie jakby tu ta polityka, jakby rząd nie rozumie tego, że te organizacje pozarządowe wspierają. Może bardziej obywateli niż rząd, mam nadzieję. No, że wspierają i po to są tworzone, żeby ich wesprzeć. Natomiast co do pieniędzy, to myślę, że zgodzę się, że właśnie organizacje powinny być samowystarczalne. To naprawdę jest fajny model. Natomiast no, te projekty powinny po prostu wspomagać jakby te organizacje pozarządowe, żeby one wchodziły tam w inne działania i to robiły. Natomiast niestety ostatnio wytworzył się taki, moim zdaniem, nietypowa rzecz, że przedsiębiorstwa, uciekając od podatków, myślą sobie, o, założę fundację albo stowarzyszenie i nie będę płacił podatków, tak? I są one wykorzystywane jakby nie do tych celów, co powinny być. Dziękuję. Dziękuję bardzo Sylwii. Perspektywa Sylwii, nieco jak słyszymy już w drugim komentarzu, sceptyczna wobec organizacji, jest akurat ważna, w sensie, że Sylwia jest księgową
i doradza organizacjom pozarządowym, ale również prowadzi księgowość nie tylko organizacji, więc no, można to potraktować jako oddolny głos pewnego doświadczenia. Chciałabym bardzo wejść ja też w dyskusję, ale myślę, że zacznę od niej kolejny panel, który będzie rodzajem dyskusji z Piotra tezami. To podzielę się tylko taką anegdotą, że my na samym początku, pamiętam, nasze pierwsze szkolenia z pozyskiwania środków i jednym z pierwszych i uporczywie używaliśmy słowa pozyskiwanie środków, a nie pieniędzy. Bo część organizacji była zła na samym początku, ponieważ przez pół dnia nie było słowa o pieniądzach, tylko o innych środkach. I dużo było ćwiczeń, w których przekonywaliśmy ludzi, oni się sami przekonywali, że mnóstwo rzeczy mogą zrobić bez pieniędzy, z innymi, włącznie z remontem lokalu i przeróżnych rzeczy. No ale to jest trochę inny model, tak? Trochę innego myślenia może też wymaga. I trochę się tak stało jakoś, że skoro łatwiej teoretycznie jest przez 2 tygodnie napisać wniosek o dotację, a mordować się cały rok i zdobywać te środki, to ludzie wybierają chyba tą krótszą opcję. Nie żebym była przeciwko projektom, ale podyskutujemy o tym jeszcze w drugiej części.